lew. Wyjeżdżamy pomalu. Rafał próbuje odczytać nawigację, co nie jest taką prostą sprawą na tych drogach. Google kłamie. Tak, szczególnie tutaj. Google nie ma pojęcia o tym, co on pokazuje. Więc na szczęście mamy całkiem nie najgorszy ten zmysł orientacji w terenie. Jesteśmy sobie w stanie poradzić i wybrać dobrą drogę. No cóż, wyjeżdżamy z Omalo. Pogoda trochę się zepsuła. Plan jest ambitny, bo chcielibyśmy spróbować dojść do jeziorka Oreti dzisiaj. Przy tej pogodzie może to być ciężkie, tym bardziej, że tam z przodu jest mega, mega pochmurno i no nie chcielibyśmy zmoknąć przede wszystkim. Zobaczymy, jak te warunki będą wyglądały, przynajmniej spróbujemy wystartować. A już zaczyna padać. Już zaczyna padać, nie wygląda to obiecująco. No jedziemy do miejscowości Kumelaurta, z której rusza szlak do jeziorka. No i zdecydujemy, co dalej, jak będzie padało. No to odpuszczamy, bo spacer w chmurach to nie jest to, co my lubimy najbardziej. A jak będzie ładnie, no to spróbujemy pocisnąć. Nie liczę na to za bardzo, szczerze mówiąc. Więc pewnie ruszymy w drogę powrotną do cywilizacji. No i będzie hardkorowo, bo wczoraj pogodę mieliśmy super. Było wszystko ładnie widać i było sucho, a dzisiaj jest pochmurno, mokro, zimno i zaraz zacznie padać, więc będzie ciężka przeprawa. Tam właśnie, gdzie są te chmury, jedziemy. Nie wygląda to dobrze. Wygląda na to, że górscy bogowie nam sprzyjają. Wypogodziło się. Dotarliśmy do startu na szlak. Nie było łatwo go znaleźć. Nawigacja tutaj nie ma absolutnie żadnego sensu, także Google wam wiele nie pomoże. Na szczęście wcześniej znaleźliśmy sobie w necie jakieś angielskie opisy. Boże, już się zasapałem, a nie weszliśmy jeszcze ani trochę wysoko. Znaleźliśmy angielskie opisy i głównie dzięki nim tutaj się udało dotrzeć. Nie wiem, czy widać za mną, gdzie stoi nasze auto. O, tam prezentuje się pięknie. Jedyny samochód w całej okolicy. A my teraz ciśniemy między te drzewa. Jakiś tam błękit nieba się pojawił, więc jest nadzieja, że cali, zdrowi dotrzemy do jeziorka. Teraz podobno jest najgorsza część szlaku. 400 metrów podejścia w lesie, absolutnie żadnych widoków. Jak to przetrwamy, będzie już dużo łatwiej. Chyba udało nam się pokonać to podejście, ale była masakra. Podchodziliśmy 40 minut i mam nadzieję, że to już jest koniec tego podejścia, że już dalej się tak fajnie wypłaszczy. To, co mnie pozytywnie nastraja, to ten człowieczek, którego pieszczotliwie nazwaliśmy Wilson. Mamy nadzieję, że będzie dobrym sygnałem na dalszą część trasy. Chyba nie muszę nic więcej mówić, bo wszystko widać. To był odcinek, który spokojnie może oddzielać mężczyzn od chłopców. Jest naprawdę ciężki. A jednak zdrada. Wilson, ty oszuście. Jest jeszcze pod górę. Czujemy się zdradzeni. I to mocno. Oszukani. Jak Polacy, opuszczeni przez aliantów. Wyprowadzeni w pole. Całkowicie. Nie mamy pojęcia, jak długo jeszcze w górę trzeba będzie podchodzić. Ale idziemy.
jesteśmy na Kaukazie. Powinniśmy spodziewać się, że będzie pod górę i to ostro. Ale trochę zlekceważyliśmy jednak. Okazało się, że było ciężko. Ale jak zawsze daliśmy radę. Tak, trochę musieliśmy się tam namęczyć po drodze. Niemniej już teraz jest dobrze, teraz po płaskim. Teraz może jakieś widoczki. Oby tylko tamte chmury nie zrobiły nam przykrej niespodzianki. Wierzymy, że się uda. Że bogowie gór dalej będą nam sprzyjali i pocisną fajną pogodę. I kolejna atrakcja na naszej trasie. Pasterze z owcami, no i psy pasterskie. Czytaliśmy, żeby na nie uważać. No i faktycznie, powolutku obchodzimy sobie psiaki szczekające. To na szczęście jest jakiś szczeniak, więc może krzywdy nam nie zrobi. Stado ominięte. Przez chwilę było nerwowo, aczkolwiek nie dramatycznie. Tutaj pan pasterz w porę się obudził, zawołał swoje psy. Ten młody poszczekał, poszedł za nami kawałeczek. No i zostawił nas, wrócił do pilnowania stada. A my spokojnie idziemy dalej. Jest teraz pościutko, jest naprawdę fajnie. Znowu wchodzimy w las, widoków nie ma. No kurde, nie tak to miało wyglądać. Minęliśmy jeden z charakterystycznych punktów na tej trasie do jeziorka, chaty pasterzy. Zadziwiająco spokojnie było, psy były pozamykane, kilka owiec leżało, chyba panowie strzygli owce, więc był spokój. No i widoczek też pora, chyba pierwszy taki fajny, nie? Zdecydowanie. Tak. Wcześniej w lesie niestety tak, nic. Tam za nami też, zero. Też coś widać, więc liczymy, że dalej będzie tylko lepiej. Bo przed nami jeszcze jakieś pewnie otwarte przestrzenie się znajdą. Miejmy nadzieję. Oby. Chwilą mieliśmy stado owiec, no i oczywiście psy pasterskie znowu. Na szczęście zauważył nas pasterz i podszedł do nas, przeprowadził nas. Teraz idziemy razem w stronę jeziorka. Czujemy się dużo bezpieczniej, dużo pewniej, bardzo przyjacielski, rozmowny. Próbujemy sobie troszkę porozmawiać. Fajny klimat.
Podoba mi się, wreszcie ten szlak nabrał sensu. Pożegnaliśmy się z panem pasterzem. Dał nam na drogę suwenir. Zaraz wam pokażę, jak wygląda ten suwenir. To jest to. Ostrzegł nas jeszcze, że tam dalej na trasie śpią dwa jego psy. Ale żeby się nie bać, bo one są niegroźne. Po cholerę ten kij, co? Po cholerę ten kij, skoro psy są niegroźne. Ale bezpieczny, zawsze ubezpieczony, także zabieramy pamiątkę po panu pasterzu. Pożegnaliśmy się, przybiliśmy piątki, uścisnęliśmy sobie dłonie. No i idziemy na górę. Zobaczymy, jak będzie wyglądało spotkanie z tymi psami. Zrobiliśmy to. Udało się. Dotarliśmy. Po drodze trochę zaczęliśmy tracić nadzieję. Bo szlak wydaje się dłuższy. W zasadzie jest dłuższy niż się wydaje. Wydaje. Myśleliśmy, że on będzie krótszy i mniej wymagający po tym ostrym podejściu. No i był mniej wymagający, ale był dłuższy. Był znacznie dłuższy niż się spodziewaliśmy na początku. Niemniej jeziorko za nami i szczyt są warte tego, żeby tu przyjść. Nie bez powodu szlak do jeziorka Oreti znajduje się w top 10 najlepszych szlaków do trekkingu w Gruzji. No i możemy potwierdzić. Ten początek jest słabiutki. To była porażka. Natomiast po wyjściu z lasu widoki są piorunujące. I wynagradzają wszelkie trudy na samym początku. To prawda, to prawda. Zobaczcie zresztą sami. Odsłonimy wam jeziorko. Nie wyschło. Niektóre przewodniki, niektóre blogi piszą, że potrafi wysychać w sierpniu. Na szczęście nie została z niego tylko kałuża, ale jest jeziorko. Widać też, jak głębokie potrafi być, kiedy poziom wody jest wyższy. Pewnie wiosną, jak topnieją śniegi. Chociaż tutaj to pewnie jest lato, kiedy śniegi zaczynają topnieć. No jesteśmy zadowoleni, usatysfakcjonowani. Teraz wybieramy się na kawę, bo jak się okazuje, tuż obok znajduje się kawiarnia. Nagramy tam pewnie zaraz jakiś filmik, więc zobaczycie, jak wygląda lokalna kawiarnia. Odpoczniemy i spadamy na dół, bo jeszcze musimy wrócić przerąbaną drogą do Omalo. Pogoda jest fatalna. To, czego się obawialiśmy, czyli że zacznie padać, zaczyna się ziszczać. Poubieraliśmy się w nasze przeciwdeszczowe kurtki. Wytrzymały, na szczęście nie ma jeszcze ulewy. No ale teraz będzie pewnie już tylko gorzej, bo jest wieczór, chmury nadchodzą. Prognozy pogody też mówiły, że wieczorem będzie deszcz. Także zbieramy się, lecimy na kawę i potem na dół. Pamiętacie, co mówiliśmy o bogach gór, którzy nam sprzyjają? Widzicie tam? Nie wiemy, skąd się wziął. Wygląda po prostu nieziemsko. Wielkie, wysokie góry, strumień, biały koń, nie wiadomo skąd, który ewidentnie przyszedł, żeby się na nas pogapić. Nie no, jest rewelacyjnie. Czegoś takiego byśmy sami nie wymyślili. Jest mega.